Witajcie w kolejnym zestawieniu topowych samochodów znanych gwiazd. Dzisiaj przedstawiam Wam 10 samochodów i 10 gwiazd, 10 znanych celebrytów z Polski. Zapraszam Was tym samym do oglądania. Weronika Rossati. To zestawienie otwiera Weronika Rossati. Z tego co zdążyłem zauważyć podczas mojego kilkuletniego egzystowania na YouTubie, Weronika upodobała sobie markę Mercedes i Volvo. W tym zestawieniu przedstawię to drugie, czyli szwedzki model V60 T5 Inscription, który zakupiła za około 120 tysięcy złotych. W tym samochodzie siedzi silnik dwulitrowy i więcej danych na temat dodatkowego wyposażenia niestety nie mam, także przejdźmy szybko do kolejnej osoby tego zestawienia. 9. Michał Żebrowski. Michał ceni sobie wygodę i luksus, w zasadzie tak jak jego poprzedniczka, dlatego wybrał również Mercedesa, a dokładniej Mercedesa ML350 za 122 tysiące złotych. Wcześniej posiadał jeszcze Skodę, Lexusa i Jeepa. Mercedesy te to samochody sportowo-użytkowe, dlatego w samochodzie Michała siedzi silnik, który ma powyżej 200 koni. 8. Anna Dereszowska. Piękna Anna porusza się niebrzydszym BMW 520D, za które dała ponad 150 tysięcy złotych. Ma ona wersję kombi samochodu, który produkowany jest od 2003 roku. W aucie siedzi silnik diesla i posiada on albo 163 konie, albo 177. Spalanie w tym aucie to mniej więcej 6,5 litra na 100 km, ale zaraz pewnie znajdzie się bojownik, który pali nim 28 na tureckiej autostradzie i typowy Janusz, który daje radę zejść poniżej dwójki. 7. Anna Cieślak. Anna Cieślak jest lub była, bo nie wiem jak jest na dzień, w którym oglądasz ten film, ambasadorem marki Mitsubishi, dlatego modelem, którym najczęściej jeździ jest ASX o wartości 220 tysięcy złotych. Jest to sportowy miejski crossover produkowany od 2010 roku. Najpopularniejszymi silnikami są silniki 1.6 o mocy 117 koni oraz 2.0 148 kucy. 6. Pan Maciej. Maciej kilka lat temu został ambasadorem marki Mitsubishi, tak samo w zasadzie jak jego poprzedniczka. W tym przypadku Maciej uznał, że samochodem, który bardziej mu odpowiada, jest Mitsubishi Outlander za 220 tysięcy złotych. Auto produkowane jest od 2003 roku, a do tej pory wyszły 3 generacje modelu. 5. Kuba Wesołowski. Kuba Wesołowski od 2 lat przyłapywany jest w swoim aucie, nie w Mercedesie klasy S, którym pojechał na swój ślub, a w białym Audi A5 za 250 tysięcy złotych. Model ten to sportowy samochód produkowany od 2007 roku. Od 2016 roku produkowana jest druga generacja. Silnik, który prawdopodobnie tam siedzi, to 1.8 180 koni, bo gdyby miał silnik 3-litrowy, to czy ściągnąłby z niego nalepkę? Nie sądzę. 4. Kamil Durczok. Kamil Durczok jeździł w pewnym czasie 3 samochodami. Jednym z nich jest BMW X6, którym uderzył w jeden z pachołków rozdzielających jezdnię, z tego co sami wiecie, będąc pod wpływem alkoholu. Drugim samochodem był, ponieważ wystawił go na sprzedaż, Mercedes 500 SEK, a trzecim, czyli tym, którym przedstawiam, Audi RS4 Avant za 250 tysięcy złotych. Ta usportowiona wersja Audi A4 posiada ponad 400 koni mechanicznych, także jest czym rwać papę z dachu. 3. Tomasz Kamel. Tomasz jeździł 3 samochodami, Lexusem, Porsche'akiem i Mercedesem. Czasem jeszcze wsiada w Audi. Niewątpliwie jego Porsche robi największe wrażenie, niemniej to Mercedes S63 AMG jest tym droższym, a zarazem bardziej przestronnym i wygodnym. Napiszcie w komentarzach, którym samochodem jeździlibyście wy. Umiecie się zdecydować na jedno z tych dwóch najdroższych aut? 2. Grzegorz Chyży. Grzegorz natomiast lubi nieco niższy i nieco bardziej sportowy samochód. Wybrał on na swoje auto BMW serii 5, które kosztowało go mniej więcej 250 tysięcy polskich złotych. Auto to, z tego co zauważyłem, szybko mu się jednak znudziło i przesiadł się on do swojego Porsche Panamera za 800 tysięcy złotych. Co prawda, kolor auta nie budzi wielkiego zachwytu, niemniej jest to bardzo kosztowna zabawka. 1. Magda Gessler. Pani Magda jeździ kilkoma typami samochodów, począwszy od ekskluzywnych samochodów takich jak Ferrari California czy Porsche Carrera GT lub BMW serii 7, które ma aż 450 koni. Jeżeli nie oglądaliście odcinka dedykowanego z panią Magdą, zapraszam Was po prostu do niego, aby nie powielać informacji. Wystarczy, że wpiszecie w wyszukiwarce kolekcję samochodów Magdy Gessler, no i to tyle. Jest jeszcze naprawdę wiele gwiazd, które mogłyby znaleźć się w takim zestawieniu. Na przykład Kuba Wojewódzki, o którym podobnie jak w przypadku Magdy zrobiłem odcinek dedykowany. Odcinek bezpośrednio znajdziecie na kanale. Zapraszam Was również do moich playlist, zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!